Moi drodzy, miał być dzisiaj normalny film o Tibijce, coś związanego z aktualną sytuacją w tibijskim świecie, ale stety niestety, dużo się dzieje i lecimy do. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście, niezawodny, strojny Max Tibianko zaprasza na kolejne wydanie newsów z tibijskiego frontu. A co dzisiaj w programie? Aktualizacja, co się na froncie dzieje. Bardzo ciekawe zmiany pod kątem wyższego expa. No tutaj nie będę za dużo zdradzać. Fajne, ciekawe ciekawostki oraz garstka newsów, na którą zapraszam. Oczywiście, chyba nie muszę mówić, że jesteśmy już przy 10 tysiącach. Chyba dzięki temu filmowi uda się to zrobić, więc cel na rok 2023 mogę prawie uznać za zamknięty. 10 koła prawie wbite, za co wszystkim z całego serducha dziękuję. Oraz dziękuję wszystkim wspierającym ten kanał. Budujecie piękną cegiełkę do rozwoju mojej twórczości. Ze swojej strony dziękuję, a my lecimy z tematem. Moi drodzy, pierwszy news być może nic wam nie będzie mówić, ale będzie nam potrzebny do kolejnego i chciałbym wam pokazać, że 19 czerwca wyszła notka, że w ramach rekompensaty za niedawny reset Quintery między zapisami serwera z 23 a 26 czerwca 2023 roku na tym świecie odbędzie się weekend z podwójnym PD umiejętności, czyli ten double zaczął się wczoraj. No i moi drodzy, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Oczywiście możemy zauważyć, wpisując nickname Dejara, że zrobił transfer właśnie na ten serwer, gdzie będzie double exp event przez te 3 dni, żeby jeszcze więcej expa nabić, żeby jeszcze szybciej dogonić topkę, co się wydaje bardzo takim, no, nietypowym ruchem. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś transferował postać tylko i wyłącznie po to, żeby skorzystać z lokalnego double expa. Oczywiście tutaj wcześniejszy serwer Ferobra, teraz Quintera. No i pytanie, czy jeżeli skończy się ten double exp event, to on wróci do siebie na Ferobrę? Czy jak to będzie wyglądać? Jest taka oczywiście możliwość. Pierwszy transfer kosztuje 750 Tibia coinów i drugi ekspresowy, jakby chciał zrobić od razu, będzie go kosztować 1500 Tibia coinów. I teraz by trzeba było przeliczyć każdego wbitego expa na TCK w momencie, gdy, ale z drugiej strony czas to pieniądz, więc tutaj kupił sobie pieniędzmi czas, zaoszczędził go oczywiście, przyspieszając swoje tempo gonienia topki. Nigdy czegoś takiego nie widziałem na polskiej scenie tibijskiej. Jak na razie brakuje takich szaleńców, no ale precedensowy transfer zrobiony. Oczywiście Dejar poleciał tam ze swoim Team Huntem. No i możemy od razu przejść sobie do liczb. Zobaczymy sobie, jak to wygląda, czy Dejar faktycznie tutaj poleciał z tym levelem. Wychodzi na to, no i w sumie racja, tak, 23 zaczął się ten double exp event. No i mamy tutaj 337,5 prawie miliona expa wbitego, 2317 poziom wbity. I tutaj ciekawy mamy average exp na godzinę. Możemy zobaczyć, że średnio na godzinę 71 kk jest robione przez Dejara. We wcześniejszych dniach jest 54, 52, bardzo zbliżone liczby, 58, 51, niż to się zaciera. Więc jak widać, kolejne dni i kolejne poziomy oczywiście codziennie są wbijane. Tak jak już wcześniej mówiłem, daily average pod kątem 250 kk również jest wbijany bez zmian. Zobaczmy sobie, jak to wygląda u naszego Polaka, rodaka, Bobka. No i tutaj możemy zauważyć te 150-140 kk wbijane. No, możemy powiedzieć, że tutaj Dejar zrobił ponad 2 razy więcej expa niż Bobek 23 czerwca, czyli wczoraj. Jak możemy zauważyć, 2367 poziom do 2317. Brakuje tutaj 50 poziomów, żeby się zrównać z levelem. A co ciekawe, możemy zauważyć, że tutaj na godzinę średnio 34 kk robi Bobek przy 71 Dejara, czyli Dejar robi 2 razy więcej. Ale możemy zobaczyć, tutaj jest
pokazane, że time online 1 godzina i 156kk wbite. Ciekawe, 156kk na godzinę zrobić. Nie wiem, czy ta statystyka akurat jest miarodajna. Nie wiem, czy ta statystyka jest miarodajna, aczkolwiek tu 37, 39, 37, 45 to już tutaj jest bardziej takie klarowne. No ale możemy zauważyć, że na tym całym, no można powiedzieć, półmetku ganianki Deżar wrzuca kolejny bieg, żeby przyspieszyć całą tą akcję. Chciałbym również wam pokazać jeszcze kilka grafik, które przygotował nam jeden z widzów. Mamy tutaj pokazane team hunty, oczywiście są to topki, jeżeli chodzi o team hunty, no i liczby, jakie generują i na podstawie average levela, jakie mają te. Możemy zauważyć, że mamy tutaj cztery teamy: Deżar Team, Valor Team, Lola Team oraz Bobsleigh. Nie wiem, dlaczego, szefie, tak nazwałeś, mogłeś nazwać Bobek Team. No i zobaczmy, jak wygląda te top 4. Oczywiście mamy average level Deżar Team 2219, Valor Team 2080, Lola Team 1815, no i Bobsleigh 2211. Tutaj total X przez ostatnie 30 dni u Deżara 29,5 miliarda, u Valora 22,5 miliarda, u Lola Team 19 miliardów, no i u Bobka Team 17 miliardów. No i możemy zobaczyć właśnie różne zależności, jak ten KS działa właśnie na te różne teamy, czyli możemy zauważyć, że average level team u Bobka jest 2211, a na przykład robi mniejszy exp przez ostatnie 30 dni o 2 miliardy od Lola Teamu, który ma average level 1815. Jest to ciekawe akurat, bo założę się, gdyby Bobek nie miał tego KS-a, no to wtedy, biorąc pod uwagę, że Deżar pali oczywiście 4 boosty i jednego stamina potionka więcej, a Bobek tego nie robił wcześniej, no to pewnie byłby nad Valorem na drugim miejscu z wbijanym daily expem. Zauważyłem, że bardzo ciekawa dysproporcja jest właśnie w Lola Team, z tego względu, że mamy tutaj 1900 level w sumie, oprócz Warlorda Niko, który ma 1448, co oczywiście delikatnie zaniża ten average level w team huncie, ale również u Bobka w teamie jest no prawie podobnie, ponieważ mamy Bobka z 2364 levelem, mamy Gorącą z 2367 levelem i Negiego z 2200 levelem. Tutaj przypominam, że jest to grafika z 20 czerwca, więc tutaj te 4 dni do tyłu oczywiście statystyki są brane, więc nie są to na ten dzisiejszy dzień, czyli tutaj no pojedyncze levele mogą się nie zgadzać. Ale też możemy sobie zobaczyć zdjęcie, jak wygląda topka team huntów w TV, no i jak wygląda ten average level wbijany, average exp również. No i możemy zauważyć, że team Bobka, pomimo tego, że ma KS-a na plecach, to prawie zajmuje miejsce na podium, ponieważ jest to miejsce czwarte. Pod nimi są bliźniaki Kramp, gdzie mają prawie 14 miliardów exa wbitego, chociaż mają average level 1824. Wiadomo, dysproporcja levela robi swoje, ale z drugiej strony KSior też robi swoje. Możemy zauważyć, że tutaj Valor Team 22 miliardy, average level 2080. Tak naprawdę możemy zauważyć, że od bliźniaków Kramp, czyli od 5 miejsca do 6, 7, 8, 9, do 10 miejsca, do magiczny team, tak naprawdę ta różnica nie jest aż tak bardzo drastyczna. No już zaczyna się największe topnięcie, gdzie jest tutaj różnica ponad 5,5 miliarda do 11. No i bardzo podobnie jest między bliźniakami a Bobkiem, gdzie jest prawie 14 do 17. Do Lola Teamu brakuje Bobkowi 2 miliardy, potem już brakuje 5,5 miliarda do Valora, no i brakuje 12 prawie i pół miliarda expa miesięcznie, żeby przegonić Deżara. Z tą całą bijatyką na bonie jest taki problem, że na samym froncie robi się coraz mniej takich rzeczy, które są warte wyłapywania na shotach, ewentualnie jakieś pojedyncze. Tutaj coraz więcej grają liczby, statystyki, coraz bardziej te dni się wydłużają, więc też coraz więcej mamy próbki statystycznej, na której możemy sobie pograć, przewidywać, analizować. Wiecie, o co chodzi.
Patrząc oczywiście na to wszystko, co się dzieje, wydaje mi się, że powoli zbliżamy się do połowy tego całego przedsięwzięcia lub już jesteśmy na półmetku. Wydaje mi się, że tą historię będziemy opowiadać swoim tibijskim wnukom na pewno, ale oczywiście postaram się wszystko zrobić, żeby do ostatniego dnia tej wojny przekazywać wam wszystkie informacje na bieżąco. Z tej strony Strojny Max Tibianko. Dziękuję za uwagę. Jeżeli zostałeś do tego miejsca, proszę napisz w komentarzu to, co sobie życzysz z hashtagiem Strojny. Będzie mi bardzo miło. Oczywiście zapraszam na streamy na Twitcha. 10-16. Codziennie jestem dla ciebie, do twojej dyspozycji. Możesz mnie wykorzystywać, byczku. Mówię jak jest. Piwnica Karli.